Polskie Radio Orzysz. Witam serdecznie słuchacze Polskiego Radia Orzysz. Z tej strony Karina Masny. Gościmy dziś grupę projektową realizującą projekt Zrównać Szanse z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Przedstawicielami grupy są Emilia Kowalczyk. Cześć. I Michał Wojciechowski. Witam. Powiedzcie mi i naszym słuchaczom, jak nazywa się projekt i na czym polega? Nasz projekt nazywa się Otaku w Ataku i za cel mieliśmy stworzenie własnego kącika młodzieżowego w Bibliotece Publicznej w Jedwabnie. Odnowiliśmy właśnie jedną część biblioteki, pomalowaliśmy ściany, zamówiliśmy i złożyliśmy sami regał. Znaleźliśmy także różne ozdoby do tego miejsca. Kupiliśmy mangi, komiksy, gry, także tablice zakupiliśmy do powieszenia na ścianie i to chyba wszystko. Skąd wzięliście pomysł na tego typu projekt? Która jest to wasza edycja? Realizujemy już czwartą edycję projektu. Pomysł wziął się stąd, że zrobiliśmy rozpoznanie w, powiedzmy, lokalnej społeczności. Znaleźliśmy taką rzecz, która wiele młodych osób ciekawi, którą chcielibyśmy w naszej gminie rozwijać, w naszej lokalnej społeczności, bo tego u nas brakuje. Młode osoby wykazały takie zainteresowanie, no i tak jakby złożyliśmy wniosek o przyznanie dotacji i obecnie realizujemy ten projekt. Michał, jak wyglądał projekt z twojej perspektywy? Co ci się najbardziej podobało? Moim zdaniem super było zebranie doświadczenia w składaniu regałów. Zebraliśmy się w kilka osób i bez pomocy dorosłych, sami uczestnicy projektu składaliśmy regały, wieszaliśmy tablice, czy też malowaliśmy ściany. Było to dla nas takie fajne doświadczenie i możliwość zebrania doświadczenia na przyszłość. Emilka, a tobie? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Mi się najbardziej podobała integracja między nami, że mogliśmy wszystko razem zrobić, wszystko, nie wiem, nawet zamówić komiksy czy inne mangi razem. Wszystko też właśnie później razem złożyć z tymi regałami. I no właśnie raczej to było tym największym punktem, który mi się podobał w całym tym projekcie. Czy wasz projekt posiada partnerów? Tak, nasz projekt posiada partnerów. Nie jest to pierwszy projekt, który posiada partnerów. Od 4, powiedzmy, lat działamy, współpracujemy z różnymi organizacjami. Jest to głównie gmina Jedwabno oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnie. Tutaj razem tak jakby zawiązujemy działania i inicjujemy różne akcje na rzecz lokalnej społeczności. W jaki sposób zawiązaliście z nimi współpracę? Głównie jako my, młodzież, uczestnicy tego projektu, udaliśmy się do różnych organizacji. Tak samo jest, zapomniałem też wymienić, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie. Spotkaliśmy się z przedstawicielami i uzgodniliśmy, że ta współpraca będzie takim fajnym zalążkiem czegoś, żeby na rzecz lokalnej społeczności zrobić. Tak samo również pomogła nam z naszego powiatu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, gdzie razem te działania, wszystkie organizacje, z którymi nawiązaliśmy kontakt, pomagały nam i współpracowaliśmy przy różnych akcjach. Jak wasza działalność jest odbierana przez lokalną społeczność? Lokalna społeczność nasze działania odbiera bardzo dobrze, są pod wrażeniem, że w takim wieku można jednak te działania inicjować i przede wszystkim dojść do celu, bo zainicjowanie akcji to też nie jest jej skończenie. Potrzeba do tego wytrwałości i przede wszystkim dużych chęci i czasu. My jako młodzież zebraliśmy się, potrafiliśmy mimo częstego braku czasu się spotkać, omówić i przede wszystkim zrobić. I te efekty są w naszej lokalnej społeczności zauważalne. Lokalni mieszkańcy to widzą i są bardzo zadowoleni, że jednak młodzież działa na nasze lokalne miejscowości. A jak na was wpłynęła realizacja projektu? Co z niego wynieśliście? Dla mnie na przykład
nie mieszkam długo w Jedwabnie, dlatego dla mnie to była bardzo dobra sytuacja, że poznałam właśnie ludzi z okolic, poznałam właśnie ludzi w moim wieku. No i właśnie tak jakby wtopiłam się w to miejscowe towarzystwo, dlatego to był taki... Czyli dzięki projektowi zawiązałaś nowe znajomości? Tak, dokładnie. A na ciebie, Michał, jak wpłynęła realizacja projektu? Pytałaś już o to, nie chcę wycinać, ale już pytałaś. Nie pytałam o mieszkańców. Ale wcześniej pytałaś, jak na mnie wpłynął projekt. Mówiłem ci, że nauczyłem się składać oryginały i tak dalej. W związku z zaistniałą sytuacją, jaką jest pandemia, czy spotkały was jakieś problemy w realizacji projektu? Głównie problemy ze spotkaniem się, z właśnie wykonywaniem tych wszystkich rzeczy, że był na początku problem przyjść, spotkać się, bo nie można było. Spotykaliśmy się jakby wirtualnie przez internet, przez kamerki, ale później już było lepiej i mogliśmy normalnie się spotkać i zrobić to, co mieliśmy w planach. Czy macie może pomysł na kontynuację współpracy Zrównać Szanse? Oczywiście już jakieś zapoczątkowania, jakieś zalążki w dalszej współpracy się rodzą, ale przede wszystkim chcemy przeprowadzić też analizę społeczną, w której po prostu dowiemy się, czego lokalna społeczność potrzebuje, jakie są ich wymagania, oczekiwania względem nas. Jestem bardzo miło, że nas odwiedziliście. Emilia Kowalczyk i Michał Wojciechowski, Młodzież z Jedwabna. Polskie Radio Orzysz.